dobre, jak ładnie jest. Państwo też jesteście bardzo ładni. Świetne kolorki. Out of reach, out of care.
Goodbye.
Bardzo dziękujemy. Muszę Państwu przyznać, że mam ogromną, totalną frajdę, że tu jestem z Państwem dzisiaj i z tym repertuarem, ponieważ gramy ten materiał pierwszy raz od bardzo wielu lat. Nie udało mi się ustalić od jak wielu, ale myślę, że z 6 lat minęło, od kiedy graliśmy to po raz ostatni. Ja bardzo kocham te piosenki i kontakt z poezją Joni Mitchell zrobił mi bardzo dużą wewnętrzną przemianę z chłopaczaro dziewczyny w kobietę, więc bardzo to jest dla mnie ciekawe doznanie, żeby sobie 6 lat później i więcej, no bo wcześniej też śpiewałam te piosenki jakiś czas, podoświadczać siebie w tych piosenkach po różnych przemianach, na przykład po zostaniu mamą i po tym, jak w związku z tym mój głos obniżył się o kwartę czystą i zostałam już z wdzięcznie śpiewającej bardzo szybko różne rzeczy i bycia dzwoneczkiem Disneya polskim Leonardem Cohenem. Więc to naprawdę wielkie przeżycie, które bardzo się cieszę, że mogę z Państwem dzielić, bo to jest nasz debiut z tym repertuarem. To jest pierwszy koncert z serii. W związku z tym chciałabym poświęcić chwilę, żeby Państwu powiedzieć o tym fenomenalnym zespole, z którym mam przyjemność te piosenki wykonywać. Już wspomniałam Państwu, że na gitarze po mojej lewej Artur Gierczak gra. Ze wszystkimi tutaj kolegami znamy się bardzo, bardzo wiele lat, aż niezręcznie czuję się z tym jak wiele, gdyż cały czas mi się wydaje, że jestem jeszcze trochę mała, ale już nie jestem wcale mała i już znamy się wszyscy grubo ponad 10 lat i z Krzysiem Kawałką mniej więcej tyle gramy, który gra na drugiej gitarze po mojej prawej. Chociaż tutaj nie ma podziału u nas pierwsza gitara, druga gitara, to są równoważne gitary. Z Marcinem Ułanowskim, który gra na perkusji, znamy się też bardzo długo, ponieważ Marcin grał w moim pierwszym polskim składzie, kiedy graliśmy płytę Girl Talk i grał z nami wtedy jazz, czego już w zasadzie nie robi. Wielkie brawa dla Marcina Ułanowskiego. Powiem Państwu jeszcze taką prywatę, że moim jakby prywatnym, osobistym chłopakiem jest Michał Bryndal, który gra w WW, ale również nagrywał tę płytę Back to the Garden. Proszę Państwa, widzę jednak? Dobra. Trochę zmarszczoch, ale może lepiej. I on nagrywał tę płytę, ale kiedy się okazało, że nie może zagrać dzisiejszego koncertu, bo gra w Jarocinie z WW, no to naszym wspólnym marzeniem było, żeby zagrał Ułan na perkusji to tak zwane zastępstwo, ale tak naprawdę nie zastępstwo, tylko po prostu wielką frajdę dla mnie, ponieważ jest to nasz wspólny, ukochany perkusista i zdarza nam się jeździć na koncerty różnych zespołów, które w zasadzie nie obchodzą nas specjalnie, tylko po to, żeby posłuchać Marcina Ułanowskiego i pooglądać, jak pięknie gra na bębna. Maciek Szczyciński gra na kontrabasie i Maciek Szczyciński jest to taki nasz zespołowy omnibus. Proszę, brawa, brawa. On wie wszystko o wszystkim. Mówię oczywiście o świecie muzyki teraz, bo wcale nie jest jakiś mądraliński tak życiowo, jakoś niezręcznie. Naprawdę bardzo fajna postać do spędzania czasu. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie kwestie muzyczne, jak to było w tym aranżu, kiedy kto wchodzi, gdzie, jak, na ile, jaki akord, to jest nasza encyklopedia. Jeszcze raz wielkie brawa dla Maćka Szczycińskiego. Zagramy teraz dla Państwa jeden z największych hitów w mojej karierze. Naprawdę to będzie coś spektakularnego. Jak sobie możecie Państwo wyobrazić, no nie załapałam się nigdy na RMF ani Radio Z. Ale kto wie, może to jeszcze kiedyś przyjdzie. Nikt się specjalnie o to nie stara, ale jakby tak się miało samoistnie wydarzyć, to czemu nie? A póki co The Greatest Hit of Monica, a tak naprawdę nie of Monica, tylko of Joni Mitchell, która w ogóle też sama nie zrobiła wielkiej kariery tym utworem, tylko wszystkie osoby coverujące ten utwór zrobiły sobie karierę tym utworem, z czym zdaje się Joni Mitchell być jak najbardziej pogodzona. Dziękuję, to koniec tego monologu.
with a pink hotel, a boutique and a swimming hot spot. Darn, it always seemed to go that you don't know what you got till it's gone. You left paradise and put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see. Darn, it always seemed to go, but you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away that DDT now. Give me spots on apples, but leave me the birds and the bees. Darn, it always seemed to go, but you don't know what you got till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. Się tak kończy jak Hejnał Mariacki, ponieważ to wyraża w pewnym sensie to, o czym ten utwór jest. A jest ten utwór o tym, że doceniamy piękno i wartość rzeczy w naszym życiu, niestety dopiero wtedy, kiedy już tego nie mamy, kiedy to zniknie, kiedy to się skończy, kiedy to stracimy. I miałam nadzieję, że Państwo mieliście takie odczucia w związku z tym utworem, że w ogóle super, super, grajcie jeszcze, a my nagle nie, już koniec. Za brzmienie tego koncertu odpowiedzialny jest Jacek Antosik, który jest bardzo, bardzo istotnym elementem tego zespołu. Wielkie brawa dla mnie. Zagramy teraz dla Państwa taką przepiękną piosenkę, która ma też piękną i ciekawą historię, która w zasadzie sama w sobie jest historią muzyki rozrywkowej, ponieważ jest to piosenka, która opowiada o pierwszych dniach romansu Joni Mitchell z Leonardem Cohenem, czyli amerykańską wersją mnie. I teraz jest to ciekawe o tyle, że przemyca Johnny w tej piosence w ogóle trochę historii jego życia i w ostatniej zwrotce pojawia się taki wątek, że o którym nie wiedziałam, dopiero zgłębiając tekst tego utworu się dowiedziałam, że Leonard Cohen pochodzi z jakiejś bardzo bogatej rodziny, która miała jakieś fabryki niezwykle dochodowe i on miał w tym rodzinnym biznesie pozostać. Natomiast postanowił, że jednak nie i on pójdzie swoją drogą i porzucił, zrzekł się wszystkich tych dóbr i tego biznesu rodzinnego i został Leonardem Cohenem. Coś jeszcze Państwu chciałam powiedzieć. A, że miałam dylemat wewnętrzny, czy w ogóle śpiewać tę piosenkę przed laty, ponieważ jest bardzo osobista. A potem sobie pomyślałam, że to jest taka forma storytellingu i teraz nigdy bardziej się nie czułam adekwatnie w roli barda niż teraz. Thank you.
took a taxi to your mother's home. She went to Florida and left you with your father's gun alone. Upon her small white bed, I fell into a dream. You sat up all the night and watched me to see who in the world I might be. I'm from the Sunday school. I sing soprano in the upstairs Krzysztof Kawałko.
to powiem Państwu anegdotę, z której my się tutaj śmiejemy, żebyście Państwo nie byli jacyś tacy niewtajemniczeni. Spotkałam ostatnio naszego wspólnego kolegę perkusistę Sebastiana Frankiewicza, 2 dni temu dosłownie. I mówię, o, widziałem, że gracie Johnny znowu. I ja mówię, no, gram, super, super, przyszedłem tego posłuchać. I co, kawałko gra na gitarze? Ja mówię, no, kawałko gra. I kurde, grałem z nim ostatnio i naprawdę jestem nim zafascynowany. Styl i ryzyko. Sebastian Frankiewicz jest z Bydgoszczy. Zna się. Even his bed.
ale też sekcja. Marcin Łanowski, Maciek Szczyciński, Artur Gierka. No jaram się, tak się cieszę z tego koncertu, powiem Państwu. Bardzo chciałabym podziękować temu cyklowi Rzeka Muzyki, że mnie kopnął w to, co było trzeba mnie kopnąć, żebyśmy się jednak wzięli i ten materiał zrobili i go przygotowali na to lato, bo naprawdę wielką frajdę mi tym sprawili, a w zasadzie motywacją do tego, żeby ten materiał grać po tylu latach, no bo w sumie jest to odgrzewana sytuacja, jakby nie mówić. Było to, że jakby ta płyta się stała już parę ładnych lat temu złotą, ale właśnie wygasła mi licencja z wytwórnią, która tę płytę wydawała, z wytwórnią Agora, co oznacza dokładnie to, że po prostu jestem właścicielką tego materiału i tych płyt w tej chwili. Co mnie ogromnie cieszy, bo nie ukrywam, że ostatnią płytę swą, czyli Monika Bożym śpiewa stare piosenki przy fortepianie Krzysztof Dys, wydałyśmy siłami wytwórni Bożym Music Polska, co się przekłada mniej więcej na to w praktyce, że zamiast 2 zł po oddaniu wszystkich kosztów produkcji, które zarabiałam z ewentualnego państwa kupna tej płyty, wszystkie pieniądze, które kiedykolwiek ktokolwiek wydał na tę płytę, trafiły do mnie. Ha, 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 ha. I to jest wspaniała sytuacja i udało mi się wygrzebać z magazynów Agory ostatnie kilkadziesiąt sztuk tej płyty. Więcej nie będzie, nikt tego więcej nie dotłoczy, nie wyprodukuje. Wydawnictwo jest piękne, okładkę robił mi świętej pamięci Ryszard Kaja, którego o to wybłagałam. Wspaniały artysta, wspaniały plakacista, zresztą wiele różnych jego uroczych rysuneczków jest też w środku. Mam te płyty ze sobą i bardzo liczę na to, że mnie Państwo ich pozbawicie. Zagramy teraz Państwu taki utwór grubszy taki, ale on opowiada o tym, jak powstawał jazz i opowiada taką prawdziwą historię tego, jak powstawał jazz, jak to świat europejski ze światem Afryki łączył się w piwnicach jazzowych klubów w oparach przeróżnych narkotyków, do których różne nawiązania padają w tej piosence. Ja nic więcej nie powiem na ten temat, Państwo wiecie mniej więcej, o co chodzi z narkotykami. Wiadomo, że niedobrze, prawda, narkotyki niedobrze, a z drugiej strony jakieś tam kulturotwórcze znaczenie jednak okazuje się, że być może miały. And just
Cykl narkotykowy jest teraz piosenka Cold Blue Steel, w której Johnny ubiera heroinę w metaforę takiej femme fatale. I ja nią teraz będę i zabiorę Państwa w faskę beznarkotykową, a jakby narkotykową. Steal out of my mind.
Do you want to contact somebody first? Leave someone a letter you can come. Or you can come later. A wristwatch, a ring, a downstairs screamer. Edgy black cracks of the sky. Dim cushion, frick, fix this for bad dreams. Crossed and bent, quit or I spit on prayers and pleas. Sparks fly up from sweet fire, blasts with a ladies. Come with me, I know the way. It's down, 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 down. Do we want to contact somebody first? Does it really matter if you come? Or if you come later? Red water in a bathroom sink. Fever in this kind of round ball. Blue steel still begging, but it's in. Someone's hi-fi drum and jelly roll. Concrete concentration camp. Bashing in veins for beat. Cold blue steel and sweet fire. Yeah.
Niestety ilość utworów jest ograniczona. River teraz gramy. Ilość utworów jest ograniczona, w związku z tym zagramy też dla Państwa balladę, która w pewien sposób nawiązuje do świąt i do zimy. Natomiast sama w sobie piosenka jest po prostu przepiękna i z tego co wiem, to dla wielu osób jest to w ogóle najbardziej udany, ulubiony utwór na tej płycie, więc tak jakoś głupio by go było przeskoczyć. Poza tym nie zagraliśmy żadnej takiej prawdziwej ballady Państwu dzisiaj. Ja jestem przecież balladziarą starą, więc nie może być bez ballady koncertu. Nawiązanie do świąt niech sobie będzie, bo niestety czas leci tak szybko, że choć jest środek lata, czy tam jego początek, to nim się obejrzymy, będzie już zima i będą święta, a wtedy Państwo będziecie już doskonale przygotowani, ponieważ zakupicie ode mnie bardzo dużo różnych płyt. Na przykład tę białą taką, która się świetnie nadaje na święta. I ja tam Państwu podpiszę wszystko, co Państwo będziecie chcieli tam napiszę. Z życzeniami dla tego, dla tamtego. I nie wiem, czy to widać po mnie, ale naprawdę stać mnie na wiele. Co Państwo sobie będziecie życzyli, tam ja wszystko napiszę. Dziękuję. Thank you.
ile się Państwo znają. Dzięki, przepiękna piosenka to jest. Za każdym razem mnie rusza i wzrusza. Ostatnie dwa utwory zostały nam na tej liście. I ja jakoś się tak czuję, znaczy może by tylko mi tak szybko czas leci, po prostu ja się tak może tylko świetnie bawię. Halo? Nie, bo ten telefon. Ale dzięki, że Państwo daliście znać, że Wy też się dobrze bawicie. Choćbym tak w ogóle nie chciała kończyć, tak się zastanawiam, co mogę Państwu jeszcze opowiedzieć, żeby tak jeszcze dłużej pobyć na tej scenie. Niby człowiek radia, jakoś brak mi anegdoty. Zagramy teraz utwór Woodstock, który to Woodstock powstał w związku z taką historią i okazją, że Johnny oczywiście również została na ten pierwszy wielki, słynny, kultowy Woodstock zabukowana, zaproszona, ale nie dotarła tam ze względu na jakieś straszne warunki pogodowe, jakiś ogromny problem z błotem, opadami. Jakaś taka była historia i oglądała i słuchała w radio relacje z tego Woodstocku i strasznie jej było przykro, że jej tam nie ma. W związku z czym, siedząc w pokoju hotelowym, napisała utwór, który stał się hymnem Woodstocku. I znów, tak jak w przypadku większości utworów Johnny, to wcale nie Johnny wylansowała ten utwór, tylko zupełnie inny zespół. Ale tak jak już mówiłam, Johnny zdaje się być z tym jak najbardziej pogodzona, szczególnie, że nie wiem, czy Państwo wiecie, jak to funkcjonuje, ale jakby wszystkie prawa autorskie zawsze trafiają do osoby, która utwór napisała. A w Stanach w ogóle nie ma praw wykonawczych, więc śpiewali i grali ten utwór, bo po prostu bardzo chcieli, gdyż jest genialny. My go gramy z takim sznytem, nie wiem w sumie z jakim sznytem my go teraz gramy. Kiedyś go graliśmy z takim trochę Native American, indiańskim sznytem, teraz już chyba trochę bardziej rockowo, bluesowo. Ale ja w związku z tym, że jestem wielką fanką Disneya i byłam jako dziecko wielką fanką Pocahontas, to czuję, że jakby całe życie mi gdzieś ten element takiej indianki biegającej po lesie i skaczącej do jakiejś płynącej rzeki mi towarzyszy. Jeżeli Państwo czujecie w sobie również jakiś taki element indiański albo w ogóle jakiś dziki, to bardzo proszę pokrzykiwać, pohukiwać, co tam Państwo potrzebujecie sobie robić, to zapraszamy. Time.
you know life is for loving. We are stardust, we are gold, and we got to get ourselves back to the Szczyciński i Artur Gierczak. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Raz jeszcze bardzo dziękuję organizatorom za to, że to ten koncert właśnie tutaj został zabukowany, a nie że jakiś inny. Naprawdę wielka, wielka frajda dla mnie. Jakbyście Państwo nagle się okazało, że staliście się psychofanami tego projektu, to gramy jeszcze w przyszłym tygodniu na Superfestiwalu Jazz Around w Katowicach i 4 sierpnia w Kołobrzegu.
A co dalej, to zobaczymy. Dobra, mordo. Chwilę. Jeszcze jeden zagramy na koniec. Wielkie brawa dla Perki, tak. Zagramy jeszcze jeden utwór dla Państwa. Utwór zatytułowany jest Circle Game. I pielęgnuje ten utwór wewnętrzne dzieci. Więc pozwólcie sobie Państwo. Pamiętam, że kiedyś przed laty, jak opowiadałam o tym utworze i o tym, czym jest pielęgnowanie wewnętrznego dziecka, to mówiłam, że lubię wskakiwać do basenu z kulkami, mimo tego, że wiem, że dzieci tam sikają. To wonder, caught a dragonfly inside a jar. Fearful when the sky was full of thunder, and cheerful at the falling of a star. And seasons they go round and round, and a painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't be turned, we can only look behind from where we came. And go round and round and round in a circle. Then the child moved 10 times round the seasons. Skated over 10 clear frozen streams. Words like when you're older, masterpieces, and promises of someday make his dreams. And seasons they go round and round, and painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came. Summer's gone now. Cartwheels turn to cartwheels through the town. And they tell him, take your time, it won't be long now. Until you drag your feet to slow the circles down. And seasons they go round and round, and painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. Bardzo Państwu dziękujemy. Tacy jesteście Państwo fajni. No naprawdę tak mi się podobało, że jeszcze wiele razy zagramy ten refren. Wiele razy refren. Tak jak już Państwo będziecie mieli dosyć tego, że tak możecie Państwo po prostu odchodzić sobie. Ale nie zrobimy tego. Musicie Państwo kupić wszystkie płyty ode mnie, żebym ja tego nie wyziła dobrze. I... And go round and round in a circle. Thank you.
20. Though his dreams have lost some grandeur coming true, there'll be new dreams, there'll be better dreams in plenty before the last revolving year is through. And seasons, they go round and round, and pain the ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can return, we can only look behind from where we came. Nie, no jeszcze będziemy grać. And go round and round and round in a circle again. Jeszcze jedna lepiej śpiewa. And seasons, they go round and round, and paint the ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can return, we can only look behind from where we Bardzo mi zależało, żebyście Państwo wychodząc z tego koncertu po pierwsze wiedzieli, że Joni Mitchell i że nie Johnny Mitchell, tylko że to kobieta Joni i wszystkie imiona i nazwiska wszystkich muzyków bym bardzo chciała, żebyście Państwo znali. Artur Pierczak. Maciek Szczyciński. Marcin Ułanowski. Krzysztof Kawałko. Jacek Antosik nas realizował. Czy wszystko Państwo doskonale słyszeliście? Jestem pewna, że tak. Czy nasz panie był sam? Tak, jestem pewna, że był nasz panie. Bardzo Państwu dziękujemy raz jeszcze. Zapraszam potem do stoliczka do mnie. Przypominam raz jeszcze, bo nie chcę powymyślać komu, jaki prezent, z jaką dedykacją, żeby szybko szło. I wiele mam do powiedzenia, dziękuję. Śpiewam jeszcze raz. And seasons, they go round and round, and the pain of ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came. And go round and round and round, it's too cold. Marcin powiedział, może w reggae zagramy. Odmówiliśmy. Don't it always seem to go that you don't know what you've done till it's gone?
Formy swej. I Artur Gierczak. Bardzo dziękujemy. Ja mam prośbę, jeżeli ktoś z Państwa ma dobrej jakości filmiki z tego koncertu, to poproszę o przesłanie na jakichś social mediach na wieczną pamiątkę. Będę bardzo wdzięczna. Lub oznaczanie mnie tam. Wielkie dzięki.